teraz dotyk historii i bardzo ciekawy projekt, który się toczy, ale o szczegółach za chwilę. Jesteśmy w Małżycach, dziś cichej wsi w pobliżu Łowicza. To tutaj w latach 30. konstruktorzy z całego świata przyjeżdżali oglądać ówczesny cud inżynieryjny, pierwszy na świecie most spawany. Powstał on dzięki wielkiej ciekawości świata i wizjonerstwu Stefana Bryły, o którym dziś opowiemy w cyklu Wielcy Polacy, nieznani wynalazcy. Niedawno ruszyły zdjęcia do kolejnego sezonu cyklu Wielcy Polacy, nieznani wynalazcy, a twórcy tego cyklu, autorzy projektu Kamil Niesłony i Maciej Marmola są z nami. Witamy was serdecznie. Wyjątkowa sytuacja, historia na dotyk, historia, którą wy przybliżacie i postaci, o których może większość z naszych widzów i my nie mieliśmy pojęcia. Co to za pomysł był, Kamilu? Jak to było? Bo to się narodziło już jakiś czas temu. Tak, to się narodziło jeszcze przed 2019 rokiem, kiedy prezes Stowarzyszenia Historia na dotyk Artur Kutkiewicz przyszedł do nas z książką, którą wtedy świeżo wydał o postaciach świata nauki i powiedział: Kamilu, Maćku, może zrobilibyście z tego serię filmową. No i zaczęliśmy razem z Maćkiem pracować nad formatem filmowym, no i tak narodziła się serię Wielcy Polacy, nieznani wynalazcy, która premierę miała w 2019 roku, gdzie udało się zrealizować pierwsze 3 odcinki, w ubiegłym roku kolejny odcinek, a teraz właśnie jesteśmy na etapie pracy nad kolejnymi 12 odcinkami serii. Serii, którą udaje się realizować dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało właśnie realizację tegorocznej 12-odcinkowej serii. Oglądamy też zdjęcia, które pokazują, jak wygląda ten plan filmowy, ale mnie interesują te postaci, bo najpierw cztery sylwetki przybliżyliście, teraz 12. Jakie to są osoby, z jakich dziedzin nauki i jakie wynalazki stały się ich udziałem? Macieju. Zaczęliśmy de facto od tych czterech postaci, które do tej pory mamy, czyli mamy już zrealizowane odcinki dotyczące między innymi właśnie Bryły, Czochralskiego, czyli postaci, które nie są szeroko znane, ale na przykład Czochralski to jest człowiek, który przyczynił się do tego, że możemy między innymi teraz rozmawiać, czyli on jest de facto ojcem wszelkiej elektroniki, przez którą możemy się w tej dobie pandemii komunikować. Teraz idziemy trochę szerzej, będzie też medycyna, będzie fizjologia, będzie biologia, będzie na przykład Napoleon Cybulski, czyli człowiek, który odkrył adrenalinę, będzie Funk, czyli człowiek, który odkrył witaminy, będzie również wiele innych postaci, na przykład Rudolf Weigl, który dzięki jego szczepionce przeciwko tyfusowi wiele ludzkich istnień, szczególnie w tym okresie wojennym, szczególnie w tym okresie trudnym, jeśli chodzi o pierwszą i drugą wojnę światową, przeżyło. Kamilu, ty zajmujesz się tą stroną może bardziej techniczną, może czasami bardziej niewdzięczną, ale w filmie to bardzo ważne, w jaki sposób te historie się przedstawia. To nie jest łatwa materia, pokazać coś, co było dawno temu. Jaki wy macie sposób? Nie jest łatwa i dlatego długo zastanawialiśmy się, jaką formę nasz cykl powinien przybrać. Czy to powinien być cykl fabularyzowany, ze scenami scenizowanymi, czy też forma taką, na którą się ostatecznie zdecydowaliśmy, czyli podróż przez kraj. Bo to jest trochę taki kino drogi. Razem z naszym prezenterem Olkiem Rojem podróżujemy po różnych zakątkach Polski. I to jest chyba najtrudniejsze, jedno z najtrudniejszych wyzwań w tym przedsięwzięciu, bo zjeżdżamy Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedzając przeróżne miejsca i zarówno te
bardzo znane, ale trudno dostępne, jak chociażby zakłady azotowe w Tarnowie, które odwiedziliśmy w ubiegłym roku. Teren oczywiście zamknięty dla ludzi z zewnątrz, udało się tam zrealizować zdjęcia, realizować także zdjęcia z powietrza. Wybraliśmy się do zameczku prezydenckiego w Wiśle. Też obiektu powszechnie niedostępnego dla ekip filmowych, udało nam się załatwić zgodę i zrealizować tam zdjęcia. Ale też bywamy w miejscach, do których przeciętny Polak pewnie by się w ogóle nie wybrał. Mało znane, opuszczone, ale wyjątkowe ze względów historycznych. No więc tak właśnie zjeżdżamy nasz kraj w poszukiwaniu tych miejsc związanych z postaciami. Trochę wam tego zazdroszczę, ale też rozumiem, że cały czas bardzo pracowicie spędzacie ten czas. Polecamy gorąco państwa uwadze ten cykl. Natomiast poczekajcie chwileczkę, bo jeszcze mam kolejny telefon. Halo, dobry wieczór. Czy to jakiś miłośnik historii po drugiej stronie? Dobry wieczór. Witam z tej strony Stefania z Góry Siewierskiej. Witam serdecznie, witam. To znaczy już nie miałam szansę, że myślałam, że się nie załapnie już. Chciałam panu spytać, czy macie jeszcze może te kalendarze ścienne, bo ja do was dzwoniłam już tak. Drugi raz, bo... Pani Stefanio, kalendarz się piękny, nie jeden dla pani znajdzie, także obiecuję, tak. Taki ścienny, ślicznie, dziękuję. Ale czy mogę prosić w zamian o jakiś fajny przepis kulinarny z pani zeszytu? Jeżeli mogę powiedzieć, to ja nie jestem specjalistką specjalnie od kuchni. Ja lubię czytać, lubię różne takie mam zainteresowania szerokie, także ja trudno mi powiedzieć, żebym trafiła akurat w usta. Akurat nie kulinarny, ale ja myślę, że każda gospodyni ma przynajmniej jeden przepis taki sprawdzony, który w jej kuchni króluje. Także będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Kalendarz dla ciebie, a wracając do Kamila i do Macieja, zdjęcia trwają, te poprzednie odcinki, które były już i też na naszej antenie, ale cały czas je można oglądać w internecie. Tak, i do tego zachęcamy, wystarczy na YouTubie wpisać hasło naszej serii, czyli Wielcy Polacy Nieznani Wynalazcy i tam są dostępne 4 wyprodukowane odcinki. Na kolejne już niebawem, one się będą sukcesywnie pojawiały w drugiej połowie tego roku i na początku przyszłego roku i mam nadzieję, że również zagoszczą na antenach telewizji Katowice. No to dobrze, to czekamy. Cały tydzień pracujecie, jutro kolejne zdjęcia? Jutro akurat przerwa, ale już w przyszłym tygodniu będziemy jeździć po Krakowie i myślę, że jakieś fajne rzeczy z tego wyjdą, więc cały czas pracujemy, bo no nie ma w branży filmowej przestojów, mimo tego, że jest zima, no to wnętrza można ogrywać, plenery oczywiście, jak już będzie ładna, słoneczna, ciepła pogoda. No to trzymamy kciuki, żeby wszystko wam się powiodło i żeby te plany zostały zrealizowane, a my żebyśmy się mogli cieszyć kolejnymi odcinkami tego cyklu Wielcy Polacy Nieznani Wynalazcy. Gratuluję pomysłu, dzięki bardzo, trzymajcie się.